Cześć, Papa z Pizzeria, tu go 2, odcinek 4. A, w ogóle dzwonka nie kupiłem, no to kupmy. Czwarty dzień. Alan. I papryka. Kto tam będzie chciał pizzę? Alan. I jaką? Papryka. I co tam dalej? To już wszystkie pytania do Alana. Dwa odcinki dzisiaj z pizzerii to go 2. Czwarty i piąty. Przypilnować trzeba pizz. 5 zamówień, nie? Chyba, że dzisiaj 6 będzie? Czy ile ich tu jest? 5 na pewno. Zobaczymy. Pieczarki, nie papryka. Papryka jest teraz. Poczekamy za tą pizzą już. Weźmiemy, ale okej, pieczarki to mogę nałożyć. To są nasze wszystkie składniki w tym obszarze. Aha, nie przesunąłem. No, Alan. Perfekt pizza. Perfekcyjna pizza. Koper. Bacon. Okej, przekroiło mi, chociaż trochę jeszcze nie ustawiłem. Krojenie bez, perfekta. Bo mi za wysoko ucięło i drugi raz mi ucięło bez dokładnego odmierzenia. Papryczki za chwilę, najpierw pieczarki. I zamówienia, ostatnie pizza. Nie krój. Nie miała być pokrojone, tylko wydana, nie? Okej. Okay. Tu mi się nic nie... Nic mi następnego nie upiekło. Okej, okay, już upiekło się. Cofnij to. Krzywo, jeszcze dwa razy pokrojone. No i no jak nie trafię palcem w kartkę, to mi rysuje cięcie, nie? Cięcie mi rysuje, 5 zamówień jest. Czyli 6 będzie pewnie przy następnym ranku, nie? No chyba, że tutaj to jest tak jak przy popaskach holidayowych. Że klienci następne numerki przychodzą dopiero przy no nie 6 czy tam 16 ranku. Ale pewnie nie. Pizzeria to ma swoje zasady, których nie mam jeszcze wyrobionych. Topping raz mi nie wyszło, a tak to wyszło wszystko. Rank 4. Był kasjer, teraz jest Banana Pro Pepper Pro i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!